Siemano, za mikrofonem wasz host Wojciech Bezik-Wróbel i w dzisiejszym odcinku ORP-ki zawalczy długo wyczekiwana redakcja Gadają o e-sporcie, czyli dwóch redaktorów, tym razem przeciwko sobie, Piotr Czarny Piotruś-Barański oraz Dawid Dave Wawryk. Jak sobie poradzą i czy ich przygotowanie merytoryczne na temat League of Legends jest takie samo jak techniczne do materiałów na ich kanale? Przekonamy się. Zaczynamy Full Focus. Siemanko, ze mną po drugiej stronie już dwóch redaktorów gołych. Gadają o e-sporcie, jak zawsze świeżutcy, czyli Czarny Piotruś i Dave Dawid Wawryk. Witam was, panowie. Dzień dobry, witamy. Świeżi, jak zawsze. Wczoraj był mecz kadry Polski, my go celebrowaliśmy, stąd też dzisiaj. Dawid wygląda jak wygląda. A ja nie wyglądam najgorzej, szczerze mówiąc, brzmię gorzej. Nie, jak zawsze pięknie. To jakie w takim razie oczekiwania, panie Dawidzie, wobec tego odcinka? No tak jakbym ze trzy skrzynki zebrał, to już będzie git. Okej, czyli trzy poprawne odpowiedzi. Mam dla was oczywiście 10 pytań, ABCD w momencie, kiedy jedna i druga odpowiedź okaże się niepoprawna, ale panowie, wy oczywiście zasady doskonale już znacie. Wiesz. Jednak 10 pytanek po każdym poprawnym, skrzyneczka wybierana przez jednego lub drugiego uczestnika i na koniec te skrzyneczki otwieramy, patrzymy, co tam jest. Gotowi? Tak. Tak. W porządku, w takim razie rączki na przyciskach i lecimy z pytankiem numer 1. Do której minuty gry otrzymujemy darmowe ciastka, posiadając runę dostawa ciastek? Ja! Okej, okay. Czarny Peter zgłosił się pisząc ja na czacie, uwaga, słucham. A to trzeba krzyczeć też, czy można napisać? Tak, bo wtedy jest właśnie jest większa dana. Szansa. A, no. Masz większą siłę przebicia. Rozumiem. O. I do tego jeszcze zasiewasz ziarno chaosu w mózgu oponenta. Dobra. Więc ciastka. Okej, okay. Jak działają ciastka? Dostajemy trzy ciastka dzięki runie tej Biscuit Delivery, czy jak to się nazywa. I one wpadają na nasze konto co dwie minuty. Pierwsze wpada w drugiej minucie, drugie wpada w czwartej i trzecie wpada w szóstej, więc... Jakie było to pytanie? W której minucie można mieć ciastka, tak? Do coś której takiego? Minuty? Do której minuty. Której minuty otrzymujemy ciastka, tak. No to otrzymujemy je do szóstej, a później to się już nie dzieje, ale trzymać możemy je tak długo jak chcemy. Okej, okay, ale pytanie to, do której minuty gry otrzymujemy te darmowe ciastka? No nie, no to do szóstej. Do szóstej, tak? Ostateczna odpowiedź? No. Jest na poprawna, moje gratulacje. Nie trzymam żadnej brawo, zbędnej Peter. Tutaj niepewności. Dziękuję pięknie. Sześć. Tak jest. I jaka to będzie skrzyneczka dla pana Piotra? Skrzynka... Skoro A jest w alfabecie pierwsze, to B jest drugie, C jest trzecie. To się no to zgadza, to tak? Tak, i to jest wstęp oczywiście, bo teraz jak wybiorę? To ja wybieram dla Dawida tę skrzynkę, więc D jest czwarte, więc skrzynka numer 4. Ładnie wymyśliłem? Dziękuję uprzejmie. Pięknie to zrobiłeś. Dobrze. Peterowi to mi się podoba. Czwarta skrzynka dla Czarnego Piotrusia zapisane. Zobaczymy, jaka to później będzie. Ale lecimy do drugiego pytanka. Panie Dawidzie, może się odwdzięczysz Peterowi. Teraz ty. Co ty na to? Czym? No, jakąś poprawną odpowiedzią i fajną skrzynką. No, spróbuję. Była taka promocja, twój sklep, jeszcze w listopadzie. I pytanie brzmi, do kiedy była dostępna ta promocja twój sklep, w której można było zakupić skiny po niższej cenie? O matko! Dobra, ja to wezmę, ale ja od razu mówię, że nie pamiętam. Ale no ktoś musiał wziąć to pytanie, a obawiam się, że David również nie wie do końca, jak ten czas promocyjny wyglądał. Ale pamiętam, że widziałem jakiś tweet w tym temacie. Tam ktoś właśnie pisał o tym, że ten sklep jakoś jakoś się kończy po Wardsach, coś tam tydzień po nich, coś takiego. Okej. Na początku jeszcze odcinka wspomniałem, że te pytania były układane jeszcze przed moim wyjazdem, przed zakończeniem Wardsów, jakieś 3 tygodnie temu, coś takiego. Więc to może być pewna podpowiedź. Jakieś 2-3, no 3 tygodnie temu. Czyli do kiedy był i z kiedy ta promocja? Weź jeszcze raz pytanie przytocz, bo ja... Moment. Do kiedy była dostępna promocja? Ja mam już zaniki pamięci. Do kiedy była dostępna promocja? Black Friday. Black Friday? Black Friday, tak. I do kiedy ona jest? No właśnie do piątku, co? Tak mi się wydaje. Do końca tak, piątku. Tak, tak.
Tak, do końca piątku. Czarnego. Czarny? Okej. Okay. Dobra, już nie trolując. No nie wiem, no powiem... No, ja nie mam pojęcia. No, to jest tak klasowe pytanie. Do... sklep ważny był do dnia... Sklep bardzo ważny jest, a do pierwszego, do 1 listopada, do 1 listopada. Dobrze, do 1 listopada i to odpowiedź, jak możecie się spodziewać, niepoprawna, panie Dawidzie. Co w takim razie możemy usłyszeć od ciebie, do kiedy trwała ta promocja? A może jeszcze trwa, co? Może jeszcze jest dostępny ten sklep? No nie, no chyba nie. Może byś nie zadawał takich pytań w takim razie. No, znaczy ty no byś zadał, ale to pewnie nie ty je układałeś, a więc to... Nie. Do 1 listopada mówił Piotruś, tak? A tu nie ma żadnego tego. Tak, nie masz 1 żadnego... listopada to nie była poprawna odpowiedź. Nie masz marginesu błędu żadnego. Zostało ci 364 dni do wyboru. To także jest pewien margines. Wybierz mądrze. To ja powiem tak. Do ostatniego dnia października. Czyli do 31. No, czyli... Tak. Czyli, aha, do października, nie do... No okej, okay, to nie jest poprawna odpowiedź, w porządku. To niewiele by zmieniło, czy do listopada, czy do października. Ale okej, okay. W takim razie, panowie, teraz przechodzimy do A, B, C, D. To wam wiele ułatwi. Piszecie również na czacie Discordowym, zgłaszacie się, kto pierwszy, ten lepszy. W momencie, kiedy ktoś się zgłosi, przestaje czytać możliwe odpowiedzi. Jasne? Tak. A, promocja jeszcze trwa. B, 10 listopada. C, 14 listopada. Czy D, 20 listopada. Dobra. Czekaj, się muszę napisać. O. Ja napiszę za ciebie. O. Promocja, napisałem, pierwszy napisałem. No tutaj miałeś szansę się zgłosić. Niestety Peter cię ubiegł, no słucham. Słucham, dobra, czarny to, Peter. To 14 listopada. Okej, okay, wyślę ci jeszcze wszystkie możliwe. Proszę bardzo. Dlaczego? No to już tłumaczę. Ponieważ zawsze musicie przy odpowiedziach, jak macie ABCD i to są liczby, to jest jeden sposób, który zawsze się sprawdza. Bierzecie dwie skrajne i je z bomby eliminujecie, a potem rzucacie monetą. Więc ja nie traktuję odpowiedzi promocja jeszcze trwa poważnie, bo zakładam, że to jest tak absurdalnie późno. Jest 1 grudnia dzisiaj, więc na pewno już teraz nie trwa. Więc myślisz, eliminując... że Black Friday się nie przeciągnął aż tak długo? Nie, nie, na pewno nie, na pewno. No więc... tak, no w grudniu kto by promocję robił, daj spokój. Więc jestem zmuszony, no nie, no nie możesz, bo w grudniu będzie kolejna świąteczna promocja w twoim sklepie. Więc wyrzucam 10 listopada i 20 i siłą rzeczy muszę postawić na 14. Okej, okay, w porządku. Dawid, myślisz, że to poprawna odpowiedź? Nie. Aha, no i jak masz w zwyczaju, mylisz się, bo to jest poprawna odpowiedź. Dziękuję, Piotruś, moje gratulacje, po raz kolejny dwie poprawne odpowiedzi z rzędu. Jaka skrzynula dla pana? Dla mnie skrzynka z numerem 1 oczywiście, ponieważ po raz pierwszy w życiu miałem szczęście i trafiłem dobrą odpowiedź. Nie, myślę, że szczęście miałeś wtedy, kiedy poznałeś pana Dawida. O! No, to jest kwestia szczęście. Sporna. Kwestia to względna. Sporna. Tak, sporna. Względna i sporna. No, trochę kontrowersji się pojawiło w tym programie, trzeba przyznać. Tak, myślę, że wszyscy widzowie gadają o e-sporcie, też by się w pewien sposób na ten temat wypowiedzieli. Jednak odcinki z udziałem samego Czarnego Petera cieszą się pewną renomą. To prawda, to prawda. To prawda, też je lubię, nie muszę przyjeżdżać. Ale my, panowie, jedziemy do trzeciego pytanka. Tym razem jedziemy. Będzie ono lorowe. Jak nazywała się? Lore. Żona Viego. Jasne. I to, co ja napisałem, czy to jest potrzebna odpowiedź? Nie, nie, nie. To jest tylko znak, że się zgłaszam. Więc był Viego. To nie jest... nie jest Diz. I jego żoną była Izolde. Izolde. Okej. Okay. To brzmi to wiarygodnie, Dave. To poprawna odpowiedź? No ładne to jest imię, mogłaby się tak nazywać. Tak. Mogłaby, prawda? I tak się dokładnie nazywa, tak.
Izolda! Nie no, Peter leci jak burza. Na Peter, jaka skrzyna na tym razem? A ile jest skrzynek? 1 do 40, 1 tak? do 50, 1 do 50. 1 do 50, no to muszę wziąć 50 w takim razie. No dobrze, to 50, czarny Peter. Ale Dave, może byś skończył tylko się śmiać pod nosem i odpowiedział na któreś pytanie, co? Co ty na to? No mogę się zgłosić, ale... Dobra, czy ja na to nie pozwolę. Czy oglądałeś serial Arcane? Nie. No i GG. Właśnie no dlatego już redakcja nie ma nas, wygadają o lolu. Dobra, ręce na przyciskach. Kiedy dokładnie został wyemitowany pierwszy odcinek serialu Arcane? O matko. A... Witam, zgłaszam się. Mhm, zrobił to. Panowie, współpracujecie znakomicie. Myślę, że nawet zrobię tego screena. Okej, okay, okej, okay, panowie, więc watch this. A więc odcinek pierwszy Arcane został wyemitowany w zeszłym roku. Wow! O. To nie jest kłamstwo. A tyle byś wiedział chociaż, Dave? Tak. To no też, patrz, też, no bo... przez chwilę, też przez chwilę myślałem, czy by tak nie odpowiedzieć, ale... Pytanie stupi... jest nieprecyzyjne, pytanie jest nieprecyzyjne. Nie jest powiedziane, jaki jest mój próg pomylenia się, to więc ja powiedziałem, ja zgłaszam, że zeszły rok. Zgłaszam zażalenie, moim zdaniem, w XXI wieku. No dobrze. Panie sędzio, proszę rozstrzygnąć spór. Już, cichutko, cichutko. War, szybki gwizdek. Chodzi o dokładną datę, oczywiście. Było to w zeszłym roku i jest to pewnego rodzaju podpowiedź, ale Peter, pytanie wciąż należy do ciebie. Dawaj, jaka to była data, dzień i miesiąc zeszłego roku? Nie, nie mam pojęcia, powiem tak. 1 czerwca, bo to był Dzień Dziecka, prawdziwy dla wszystkich fanów Ligi Legend. 1 czerwca, na pewno? A nie, nie przypominasz nie. sobie, kiedy to było mieliśmy później. Rocznicę? No właśnie niedawno mieliśmy rocznicę. No ale ja nie powiem dnia, więc jakby chcę teraz rzucić losową odpowiedź, żeby dojść już do ABCD, rozumiesz? W porze, dobra, ale to wiesz, że jeszcze odpowiada Dave? No wiem, wiem, ale wiem, no, że on nic mądrego tu nie chyba powie. Chyba dojdziemy do tych odpowiedzi. No, jak jest niezerowa szansa, że ABCD się tutaj pojawi. Pierwszy września oczywiście. Ty, to może być dobra odpowiedź nawet. No! Nie tym razem. Dobrze, panowie, ABCD. Dave, masz szansę. Uwaga, rączka na przycisk na klawiaturze. A 25 września 2020, 17 października 2020, 13 stycznia 2021, czy 6 listopada 2021. Dawaj! Dave pierwszy! Dobra, David pierwszy. Niech dobra, David. Ale słuchajcie, bo krzyknął... Ale krzyknął głośno! Krzyknąłem dis. I to jest uważne. W jakim celu? Dobra. W jakim celu tak się wyraziłeś? No bo wcześniej takim prawda, słowem się zgłaszaliśmy. Użyj twojej strategii. To jest strategia. No okay, i tak rozumiem. Przypadkiem mi się wypsnęło. Wyszedł już Peter na tym dobrze, Dave? Myślę, że ty też masz taką niemałą szansę, dawaj. Dobra, na pewno w poprzednim roku, bo to już było, czyli te dwie pierwsze odpowiedzi odpadają. No. Mówiliście, że gdzieś niedawno, a więc to musi być 6 listopada. 6 listopada 2021. Doskonała odpowiedź. Świetnie, świetnie, to zrobiłeś, panie Dawidzie. Genialnie. Znakomity ruch ze twojej strony, 6 listopada 2021. A powiedz mi, jaka to będzie skrzynka w takim razie dla ciebie, David, ta pierwsza? Dwójeczka. Dwójeczka, dobrze, dwójka jeszcze nie została wybrana. Dwójka dla pana Dawida. I lecimy w takim razie od razu do następnego pytanka. Tym razem już z gry. In-game. Ile złotych monet kosztuje kamienna płyta gargulca? Zgłaszam się. Co napisałeś? Zrobił na to. Kamienna płyta gargulca, czyli gargoyle stone plate w języku angielskim. No co, Dawid, może ty przeczytasz, co napisał na czacie Czarny Piotruś i w ogóle, co pisaliście wcześniej na czacie? Jak dobra, jesteś taki hop do przodu. Dobra, to czytam wszystko. Nie rób tego! Nie, cicho!
Bo będzie do trzech razy sztuka. Więc... To była tylko dziennikarska prowokacja. Problem jest taki. Ja w momencie zgłaszania się na to pytanie myślałem, że chodzi o ten item Aegis, nie? Za 1500, a to się okazuje, że to jest Gargoyle Stonelight i to jest a, to troszeczkę dobrze, droższe. Powiedziałem, co to jest. Tak, tak, więc Gargoyle Stonelight... No on kosztuje chyba 3000 z groszami, teraz tak, nie wiem czy 3200 czy 3300. A może 3000 równo? To są takie trzy odpowiedzi, które chodzą mi po głowie. Powiem... 3300. 3300. W sensie. 3300. Dużo chyba. Tak. Okej, okay, to brzmi może sensownie. Dawid, co ale to jest ty chyba myślisz? Drogi item generalnie. Wbrew pozorom, bo kiedyś Gargoyle był mega tani. Wydaje mi się, że po reworku jest naprawdę drogi. Ja tak sobie myślałem, że na start bym odpowiedział, że równo 3000 on kosztuje. Tak, coś... A czyli już chcesz odpowiadać, tak? Bo ja nie powiedziałem, czy to poprawna, czy niepoprawna odpowiedź. No. Ale twierdzisz, Dawidzie, że jest niepoprawna, no tak? No tak mi się wydaje. A, no i oczywiście masz rację, to przechodzimy do ciebie. Powiedz mi, jaka będzie twoja w takim razie? No widzisz, no i to... Kurde, a ty Piotruś jakoś tak dużo dajesz, ja na początku myślałem, że mniej. No właśnie, to drogie jest, tak mi się wydaje. Kurde. Ale właśnie to jest problem, ten item się rzadko składa generalnie. Ale to więcej niż 3300 to na pewno nie. Na pewno nie, na pewno. Na pewno. Ale właśnie to jest tak w okolicy. 300 może? Dobra, ja... No też to jest możliwe. Na początku myślałem, że 2900 w ogóle. Dobra, ja daję 3000 równo. Okej, okay. Ostatecznie równo 3000, więc panowie, równo tutaj łeb w łeb w tym pytaniu, idziemy do ABCD. Słuchajcie uważnie. A 2300. O. B 2400. C 2700, jeszcze nikt się nie zgłasza. I D 3200. Zgłaszam się. Kurna. No i D. A ja rękę podniosłem, no! Na kamerze będzie widać. Ale krzyknąłeś pierwszy. Zabrałeś głos. Tylko nie napisałeś na czacie. Duży błąd. Nie pocieszające. Ty to zrobiłeś. No to kto wreszcie która odpowiada? Odpowiedź? A, B, C, no ty. Ty napisałeś. Dobra. Proszę no, bardzo, twoje odpowiedzi A, B, C i D. 2300, 2400, 2700 czy 3200. Wasze odpowiedzi póki co to było 3000 i 3300. Wiesz co, Piotruś, trochę mi namieszały te niższe wartości w tym. Tak to szczerze. Jest skam. To jest trochę skam, nie? Tak, aczkolwiek jest pewien procent szans, że pytanie jest przedawnione i jest sprzed reworka Gargoyla, bo nazwa się nie zmieniła i tak jak nie mówiłem kiedyś to był naprawdę tani item, no. Dobra, to ja odpowiadam, że to jest 3200, to jest odpowiedź D. Proszę bardzo zaznaczyć. Na 100%? Bo jeżeli miałbyś kierować się metodą Piotrusia, to należałoby odrzucić 3200, 2300 i sflipować pomiędzy B a C. No, jakbyśmy się metodami Piotrusia nie, ale to bo to wiecie, to jest złe pytanie na tę metodologię. Akurat tutaj ona się nie sprawdza. Nie, ogólnie metody Piotrusia nie tylko jeśli chodzi o odpowiedzi, nie są jakieś godne. Mi się wydaje, są doskonałe na każdym froncie. Dobrze. No. To ja D. Raz. A, okej. Okay. No dobrze, czyli jednak 3200 w porządku. I tutaj ta metoda Dawida, a nie Piotrusia, okazuje się poprawna. Moje gratulacje, Dawidzie, 3200 to oczywiście poprawna odpowiedź, więc raz. Peter, byłeś bardzo blisko. Zabrakło tam jedynie 100 golda, ale co ciekawe, Gargoyle Stonelight kiedyś kosztował 3300 golda, a nie 3200. I no to właśnie! W sezonie 11. W patch 11.23 dopiero zmienił cenę z 3300 na 3200. Tak. I Dawidzie, w takim razie, jaka skrzyneczka dla pana? Trójeczka. Ja uważam, że to jest żałosne, że Dawid pobiera ode mnie całą wiedzę, a potem wykorzystuje ją na swoją korzyść. Dobrze, to dlatego następnym Dawid razem się nie będę zgłaszał. Od samego początku. I bardzo dobrze. Ale kurczę, akurat teraz mam idealne pytanie dla ciebie, Dawid. Proszę. Pytanie o regiony. O. Ja wiem, że ty uwielbiasz regiony z League of Legends. Proszę. Z lore. Dobrze. Który aha, takie regiony. Tak, tak, tak. O jakich regionach myślałeś? No, myślałem, że e-sportowych. Nie, no to tym bardziej byś nie wiedział. No to prawda. Który region znajduje się na mapie pomiędzy oho, Targonem a Isztal?
Oj, oj. Pomiędzy Targonem a Isztal. Jaki mamy region? Ja się zgłaszam. Okay. Co napisałeś? Kongo. No. Kongo. Ale napisał Kongo. Ale to jest odpowiedź? Nie, ale... ale mogłoby być, mogłoby być. Obok między Targonem a Isztal. Nie mam pojęcia. Podnosi to pewne pytanie. Niestety nie mam w ABCD. Dlaczego się zgłaszałem? I na to pytanie również odpowiem. Również nie znam odpowiedzi. Też chciałbym to wiedzieć. Myślałem, że coś mi wpadnie do głowy, ale nie, no nie mam pomysłu. Może no coś tam strzelę, nie? Tak, dla sportu. Między Isztalem... Dave podpowiada, Shurima, że Dis. Shurima. Rzekomo Dis leży pomiędzy Targonem a Isztal. Dis leży teraz w cieplutkim łóżeczku i celebruje sukces. I ogląda na ten program. Ogląda tak, full tak. Focus. Oczywiście. Teraz słyszeliście, Shurima tam leży. Shurima tam leży. Tak 100%. Jakoś pomyślałem na ten temat, tak przyjrzałem się, mówię, ty, to Kongo tak wygląda całkiem nieźle. Shurima w sumie podobny krajobraz. Shurima to Kongo. Tak. Mm. I będą pewne podobieństwa między tymi regionami, ale w to się nie zamierzam zagłębiać. W porządku, Dawidzie, w takim razie jeszcze, jak zawsze, do ciebie pytanie kontrolne. Czy Kongo to Shurima? Czy Piotruś ma rację? Czy potwierdza Dawid Dej Wawryk, że Kongo równa się Shurima? No, ja powiem wam, że jak słucham tego pytania i waszych odpowiedzi, to ja mam Kongo w głowie niezłe. Nie mam pojęcia, o czym mówicie, ale ja myślę, że to nie jest Shurima. Dawid, cieszę się, że jesteś w tym odcinku, że po raz kolejny goszczę cię w moim programie, bo jak zawsze nie masz racji, to nie jest Shurima. Tak, Shurima to poprawna odpowiedź. Peter, moje gratulacje. Gratuluję. Jako rosły Kongijczyk muszę wiedzieć, skąd pochodzę i gdzie leży moje państwo. Dumny z pochodzenia. Oczywiście. To się zgadza. Jaka to będzie skrzynula? Kongo... To powiem skrzynka numer 21. Dobrze. 21. Co tak mruknąłeś, David? Co sobie pomyślałeś? Nic. Że Kongo to będzie przy następnej skrzynce, co się atuje. Dobrze. W porządku, to o następną skrzynkę zawalczycie panowie. W pytaniu, uwaga, ile złotych monet kosztuje kosmiczny impuls? Co takiego? A co to jest? Kosmiczny impuls. Miliony monet, ja się zgłaszam. Kosmiczny impuls, nie taki dla psa, taka obroża, tylko chodzi o kosmiczną jazdę. No wiem, właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest pewnie ta normalna nazwa, aczkolwiek każdy normalny człowiek mówi na Cosmic Drive'a kosmiczna jazda. Więc kosmiczna jazda to jest kosztuje... jedyna poprawna nazwa. Mhm. Kosmiczna jazda! Też to jest ponad 3000 i teraz tak, 3200 albo 3100. Powiem 3... No powiedz. Kurczę. No cisza, nie przeszkadzaj mi myśleć. Cii. No. Cichutko. No tak, powiem wam, tik, nie. Tak. 3200. 3200, tak? Tak. Okej, okay, ostateczna odpowiedź, 3200, zaznaczam i... To nie jest poprawna odpowiedź, panie Dawidzie, słucham. Co tam? No, co pan wymyśli? No, mi się wydaje. Nie jest to 3200, podpowiadam. Ile pan wie na temat kosmicznej jazdy? Wydaje, że to jest 3100. Tak się panu wydaje, tak? Tak. Mi też się tak teraz wydaje. Panowie, wam się tak może wydawać, a mi się wydaje, że przechodzimy do A, B, C i D. Naprawdę? Tak, dobrze. Nie jest to 3100, A 1600, B 2600, C 3000 i D 3600. Ja się zgłaszam. Zrobił to. Potwierdzam, zgłosił się. Wysyłam odpowiedzi ABCD. Świetnie. Ja postawię na odpowiedź C w takim razie. 3600? Żaden item tyle nie kosztuje poza czapą. No chyba Rabadon nie. Rabadon jest tak drogi. A 1600 no to jest cena, wiecie, jakiegoś... Nie wiem, no nic nie kosztuje 1600 tak szczerze.
ani komponent to nie jest, ani pełny item. A czy tyle już wynosi Patronite Goe? Możliwe, że tak. 2600? Nie? 3000, to musi być 3000. Powiem tak. Chciałem się zgłosić przy 3000, ale wiedziałem, że znowu będzie płakał zaraz, że mu coś zabrałem albo coś. A więc stwierdziłem, że nie chcę odpowiedzieć, dzieciaczek. Jasne, po prostu nie wiedziałeś. Po prostu masz bardzo wolne paluszki. Tak. No. I dlatego. I teraz odwracasz kotę ogonem, prawda? Albo ogon. Dobra, potem. Już nie czytam tego czatu. I refuse. Nie zerkam tam nawet. Dobrze, 3000 to oczywiście poprawna odpowiedź, Peter. Moje gratulacje. Super. Skrzyneczka dla ciebie. Jaka to będzie? Skrzynka numer... No jak to 3000 kosztuje, to skrzynka numer 30. 30, w porządku. Czarny Piotruś zapisuje. Dave, skoro tak super napisałeś ostatnio, to może teraz się zgłosisz jako pierwszy, co? Dobra. Pytanie lorowe. Uwaga. Kiedyś tańczyłam tylko dla siebie. Teraz tańczę za pierwotną krainę. Której postaci dotyczy ten cytat? Ale musisz się jeszcze zgłosić. Zgłaszam się, Dis. Okej, zgłosił się. Napisał, Dis, tak samo jak i krzyknął. Dobrze, do której postaci należy ten cytat? Kiedyś tańczyłam tylko dla siebie, teraz tańczę za pierwotną krainę. Kurde, kto to jest tancerką? Z kim byś zatańczył, co? Bo powiedziałem, już ciebie sprzedałem, tak? Zareklamowałem jako świetnego tancerza. Z kim ty byś zatańczył? Z jaką postacią z Lola? Z tańcem mi się kojarzy, że Twisted Fate z kimś tańczył. Zevlin. Na skinie. No tak, no tak myślałem, ale tango. To chyba nie to jest. Tango w Kongo. Tango tańczy. Słyszycie, jak to fajnie brzmieniowo koresponduje? No, Kongo tango. Kongo tango. Nieźle to ze sobą się łączy. Nieźle, no. Nieźle. Nieźle brzmi, to prawda. Tak. A szybko wschodząc wam w słowo, ja na przykład bym zatańczył z Korkim najchętniej. I tyle chciałem powiedzieć w sumie. Tak? Ja to... Fajnie, ta? Co? No ej, co, zapytałeś? Zapytałeś, to odpowiedziałem, no. Zatańczyłbym z Korkim. Ej, i wiecie tak, co? Bo on takie beczki kręci, to by można nieźle wywijać. Wiecie co? Nunu tańczy też. Nie wiem, chłopacy. Ja powiem Evelyn. Ewelinka. A co usłyszymy od ciebie w takim razie w kontrze, panie Piotrze? No, bo to nie jest poprawna odpowiedź, Evelyn, więc chodzi o... Oczywiście chodzi tu o Irelię. Oczywiście. No oczywiście, że tak. Chodzi o Irelię. To prawda. No. Bo taniec ostrzy było Defiant coś takiego. Dance, taniec ostrzy, tak jest. To jest Irelia, to poprawna odpowiedź, Peter, jak zawsze. Gwarancja jakości. Niezawodny. A, gratuluję. Dziękuję panu pięknie. Bez naszej współpracy nic by z tego nic nie wyszło. Nie byłoby nic. Nie, nic by nie urodzili. To jaka to będzie skrzyneczka dla pana Piotra? 37. A to będzie skrzyneczka numer 37, owszem. No, 37. To skoro tak jesteście dobrze dogadani, to może chciałbyś tę skrzynkę oddać panu Dawidowi? A, niech. W końcu to była owocna współpraca. Trzymaj tam, ty, łysy. Baw się dobrze ze skrzynką 37. Tak, czyli dla Dave'a będzie? Niech będzie dla niego. Tam, dobra, tam w środku jest... Dave. Tak, w środku jest pewnie ikonka, więc nic ciekawego. No, panowie, dziękuję 8 bardzo. Skrzynek rozdanych. Dave jest uradowany. Niesamowicie, 37 to świetna skrzynka. Dobrze, panowie, zostały nam ostatnie dwie skrzynki. Ostatnie dwa pytanka. Jedno będzie... A po ile my ich mamy już? A drugie o tryby gry. Willamp wywodzi się ze starożytnej i szlachetnej rasy, panującej kiedyś nad górami Freylordu. Która z postaci postanowiła towarzyszyć mu podczas jego wędrówki? What? No masz, odpowiadaj, bo to no jest to akurat... to jest bardzo proste pytanie. To jest akurat pytanie na twoim poziomie. A ja nie wiem. I co? Masz, poczęstuj się. Ja się nie zgłoszę, dopóki ty się nie zgłosisz. Dobra, Dis. No Dawidzie, słuchamy, taki byłeś wygadany. O, jest Dis po raz trzeci z rzędu. Dawid, słucham uważnie. No to jest takie łatwe pytanie, tak? No, czyli tak. W sensie, że, no, tak. Że chodzi o Nunu? No, tak. No tak, chodzi o Nunu. Gratuluję, panie Dawidzie. Jaka skrzynka dla ciebie? Masz szansę jeszcze uratować swój honor, swoje dobre imię w tym odcinku. Tak? No,
nie wiem, ale chciałbym, żebyś teraz wybrał skrzynkę. Szczerze, to wątpię. Ale odpowiedziałeś w pytaniu o Nunu. No tak, i to już chyba mam trzecią skrzynkę, albo czwartą nawet. Ba, nawet czwartą. Trzecią, no, którą ty wygrałeś, ale w sumie to będzie czwarta. O. A jaka to będzie? Czarna skrzynka. 47. 47 dla Dawida, dobrze. I teraz, panowie, ostatnia skrzynka. Ostatnie pytanko. Który z dodatkowych trybów został dodany w Prima Aprilis, aby celebrować 10. rocznicę League of Legends? Nie brzmi tak nazwa tego trybu. Nie powiem, nie przydałam. Oczywiście chodzi o Urfa. Tak by było najłatwiej. Taką mam nadzieję. Tak mi się wydaje, że to był Urf. No okay, bo 10. rocznica była chwilę temu. No to żadne tak. Doomboty nie wróciły, żadne Ascension, żaden Dominion. A może to był Nexus Blitz? Właśnie jak mieniłem o tym. No to no, albo Urf, albo Nexus Blitz. Ale powiem Urf. To jest taki OG trip, nie? Okej, okay. Urf to jest faktycznie OG trip. Pamiętam, kiedy wyszedł, to był 2014, tak? O ile się nie mylę. Bardzo możliwe. Po raz pierwszy pojawił się Urfik. Wtedy jeszcze jakoś był fajny. Tak, wtedy był fajny, wtedy się dało grać. No. Dawid, czy to jest poprawna odpowiedź, czy odpowiadasz Nexus Blitz i uważasz, że powinieneś zgarnąć to pytanie? Chciałbym, żeby to był Dominion, panowie, ale... A to się nie wydarzyło, niestety. Nie, jest to też Twisted Treeline. Nie. Niestety. Nie. Niestety też nie. A graliście te rankedy w Twister Treeline? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Jak to chodziło. Ej, ale... Miałem swoją drużynę. Był taki na trójkach był taki problem, że tam było tyle OP postaci, że się nie dało zagrać normalnej gry. Nie wiem, czy też mieliście takie doświadczenie. Tam był problem z tankami ogólnie, bo tanki były strasznie, strasznie. Tam tankowi bruzerzy byli tak, że... Jak trafiłeś na taki team comp, jakiś Aatrox, Rek'Sai i Malzahar, to nie chciały ci się grać, bo Rek'Sai wskakiwała ci z tej platformy na środku tunelem do jednego z dwóch krzaków i nie mogłeś jej wystopować, bo nie było wartów na tej mapie. Ale tam był jeszcze jeden taki komp i tam grało się z Zakiem i Cho'Gathem chyba. Tak, no. I Swainem, o. Tak, zawsze był jakiś taki potężny AP buldozer typu Malzahar, Swain. Tak. Insane. Świetny tryb. Chciałbym, żebyśmy mogli zagrać takie Twisted Treeline, ale tutaj też jesteśmy w trybie 3 na... No, na 10 pytań, jak się okazuje. A to ostatnie? Trafię do kogo? Czy to był Ultra Rapid Fire, czy Dawidzie coś innego? Jak myślisz? No ja bym tego Nexus Blitza dał. No, ja wiem, że ty byś dał, bo to był Ultra Rapid Fire, moja sytuacja. Po raz kolejny poprawna odpowiedź, ostatnie 10. pytanko zgarnięte przez ciebie, a jaka to będzie zgarnięta skrzyneczka? Skrzynka numer 10 w takim razie. A czemu? Dziesiąteczka, okay. No bo to było 10. pytanie. A. I 10 do zera cię zrobiłem, jak lamusa. To nie jest prawda akurat. Nie, ale... Ale trochę tak. To wyglądało. I tak to... Dobra tam, słuchajcie, wy sobie możecie myśleć co chcecie, ja patrzę na wynik i wcale tak nie. Aha, no dobra. Patrzę na wynik, a tam żenujące pytanie o Nunu i z łaski oddana jedna skrzynka. No, ja cię nie namawiałem. Bez tego, Dave, miałbyś skrzynek... dwie. Dwie? Okej, okay, dwie skrzynki, tak. Dwie skrzynki z czystym sumieniem, no prawie, niech będzie, można powiedzieć, że sobie wywalczyłeś, zgarnąłeś. Czystą grą, swoją wiedzą na temat League of Legends. Jesteś z tego dumny? Tak. No, masz prawo tak uważać. Ale teraz, panowie, czas zabłysnąć. Przechodzimy do otwierania skrzynulek. Co w nich się kryje? Pierwsza, zgarnięta przez Czarnego Pietrusia, była to skrzynka numer 4. Otwieramy, panowie, możecie notować swoje nagrody, co tam będzie. Ja otwieram skrzynki po kolei. Czwarta od Czarnego Pietrusia to, uwaga, 350 RP. No, Jezus na początek. Maria, pięknie. Może być, ale mam nadzieję, że się rozkręci. Spokojnie, panowie, zaraz się rozkręci. Jeszcze skrzynka od Czarnego Pietrusia, od razu następna, jedyneczka. I tam mamy 12 i 2-0, 1200 RP. Proszę tak bardzo. Jest, tak jest! 1200 RP. Łącznie 1550.
Ładnie, i kolejna skrzynka. Milion jest już? 50. 50 dla czarnego Piotrusia, uwaga. Tam mamy zero. I oprócz zera nie ma tam nic, to jest 0 RP. No to się ale zdarza, skam? To się zdarza. No zdarza się, to prawda. Ej, a co byś Piotr zrobił? Bardzo mi przykro. Co byś zrobił, no, Piotruś, jakby to 37 się okazało, że to jest jakiś game changer zupełnie? Tak może być niestety. I co wtedy? No to wtedy okaże się, że jestem prawdziwym filantropem. No, to Dave, zobaczymy. Zanim przejdziemy do skrzynki 37, którą Piotruś złożył na twoje ręce, to najpierw skrzyneczka numer 2. Twoją otwieramy. Proszę. I w niej kryje się 350 RP. Tak samo jak w skrzynce pierwszej dla Piotrusia. 350, okej, w porządku. Mamy jeszcze jedną od razu, trójka dla pana Dawida. A w niej mamy... Uwaga... Skin do Warda. Super! Rarytas! Palce lizać. Nagroda współmierna do wysiłku poczynionego przez tego zawodnika. Lecimy do następnej. Skrzynka 21 od czarnego Piotrusia. I tam podobnie tajemniczy bohater. Proszę bardzo. Mucha nie siada. Jak na razie skosiliśmy pełen pakiet. Skin do Warda, champion, 0 RP. Idziemy jak burza. Panowie, jak to chodzi? Lecimy dalej. Uwaga, teraz skrzynka 30. 30 czarnego Piotrusia i tam mamy... jest zero. Ale nie, jest też drugie zero. I 1 i 2. 1200. 1200 RP. No i to jest 100. Gratulacje. 1200 RP-ków. I co mamy dalej? A dalej jest skrzyneczka. Ta, którą tygryski lubią najbardziej. Ta długo wyczekiwana. Ta specjalna. Creme de la creme. 37. Tak, tak, a czy w tej skrzynce będzie ikona? Jak pan myśli? Teraz to głupie, jakby już nie było. Nie, nie, w skrzynce 37 nie ma ikony. Spokojnie, spokojnie, Dawid, tam nie ma ikony. W skrzynce sprezentowanej ci przez filantropa, czarnego Piotrusia, znajduje się skin do Warda. No i zasłużyłeś właśnie na taki gift. A zobaczymy, na co zasłużyłeś, Dave? Pytaniem o Nunu. O Willampa. Jest to... ikona. Dzisiaj los obdarował nas naprawdę niesamowitym darem. No, wyprosiłeś, wybłagałeś tę ikonę. A została nam jeszcze ostatnia skrzyneczka. 10 i też 10 wybrana przez czarnego Piotrusia. A w niej mamy... Dobra, to już po prostu. 2500 RP na sam koniec dla czarnego Petera. Bank rozbity, David zdeklasowany i wgnieciony w ziemię taką ilością RP-ków. 5250 RP. Tak naliczyłem na szybko, że powinienem. I myślę, że to się zgadza, to ale liczyć specjalnie nie trzeba było, bo Dave, no, nie był blisko. No nie, nie był, to prawda. Panowie, ja również bawiłem się z wami znakomicie, tak samo jak i za pierwszym razem, tak też tutaj za drugim, a kto wie, może i za trzecim, biorąc pod uwagę te wspaniałe nagrody. Będziecie chcieli tutaj wrócić, ale was wszystkich widzowie zapraszam na kanał Gadają o e-sporcie do tej dwójki wspaniałych redaktorów, to do Petera i do Dawida. Zapraszam bardzo serdecznie na kanał Gołe Gadają o e-sporcie. Panowie, bardzo wam dziękuję za dziś i do zobaczenia następnym razem. Siemanko. We'll be right back.